Ta prezentacja zaczęła się dla wielu z nas nieco wcześniej, gdy skorzystaliście z okazji, by poznać jedną z historii zagadek z serii Wynagrodzenie historie, która będzie ilustracją dzisiejszego fragmentu. Jezus pewnego dnia zamierzał przemawiać do ludzi, ale tłum był tak wielki, że wsiadł do łodzi i odpłynął parę metrów od brzegu. Przemawiał z łodzi dzięki technice tamtych czasów. Dzięki dzisiejszej technice można w inny jeszcze sposób odpłynąć od brzegu, mówiąc w cudzysłowie, zacząć prezentację trochę wcześniej, oglądając coś w sieci. I dzięki temu właśnie ta moja prezentacja zaczęła się dla niektórych z was nieco wcześniej. Jeżeli przeczytaliście tą historię, ilustrację, ale pewnie nie wszyscy, więc udajmy się gdzieś dzisiaj w naszej wyobraźni, udajmy się nad morze, do pewnej nadmorskiej miejscowości. W tej miejscowości wielkie poruszenie, zbliżały się doroczne narodowe regaty żeglarskie, wszędzie żeglarze przemieszani z fanami żeglarstwa, flagi, dekoracje, koncerty, orkiestry. Pretendentami do Pucharu Zwycięzców były najlepsze żeglarskie kluby z wielką tradycją zwycięstw. Członkowie czołowych załóg udzielali wspaniałych wywiadów, opisując wielkie przygotowania. Było to święto żeglarskiej tradycji. Doskonałość żeglarskiego rzemiosła sprawiała, że co roku o zwycięstwie w tych regatach decydowały dosłownie centymetry. Nikt nie zwracał uwagi na młodego kapitana prowadzącego nikomu nieznaną załogę, a jednak to oni zdeklasowali rywali i wygrali regaty, pozostawiając daleko w tyle inne łodzie. Wszyscy byli zaskoczeni, łącznie z dziennikarzami, którzy nawet nie wiedzieli, o co pytać zwycięską załogę. Wreszcie jeden z dziennikarzy wydusił z siebie pytanie do młodego kapitana: na czym polega pana niezwykłe podejście? W czym leży tajemnica? To jest ilustracja do dzisiejszego fragmentu Ewangelii Mateusza. A to, na co szczególnie popatrzymy, to sekrety skuteczności Jezusa. Tak jak tamten kapitan, jakie były sekrety skuteczności jego działania, my zapytamy o to odnośnie działalności Jezusa. Jezus był bardzo skuteczny w tym, co robił. Jest osobą, tak jak powiedział to już wcześniej Mateusz, osobą, która wywarła największy wpływ na świat, najbardziej skutecznie pomogła. W czym leży tajemnica jego skuteczności? Przeczytajmy pierwszą część fragmentu z Ewangelii Mateusza 4. Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem na pograniczu Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, droga morska za Jordanie, Galilea, pogan. Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie i mieszkańcom cienistej krainy śmierci światło wzeszło. Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: nawracajcie się, albowiem bliskie jest Królestwo Niebieskie. Każdy z nas coś robi, w coś się angażuje osobiście, ale też robimy coś razem, by coś zmienić, w czymś pomóc ludziom. Poświęcamy temu czas, miejscami dużo czasu,
Jak to robić skutecznie? Na czym polega tajemnica skuteczności Jezusa? Tajemnica tak wielkiego wpływu. I tu dzisiaj mamy okazję popatrzeć na parę rzeczy, które zrobił Jezus na samym początku swojej działalności. I na początku czytamy, że werset 12, gdy posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Pierwsza rzecz, jaką Jezus zrobił, to usunął się. Usunął się do Galilei. Wcześniej przebywał w Judei, tam była stolica, centrum. Tam Jan Chrzciciel wzbudził wielki duchowy ruch. Przychodziły do niego tłumy, cała Jerozolima, okolice. Ale w pewnym momencie Jana Chrzciciela zabrakło. Co wtedy zrobił Jezus? Usunął się. Odszedł stamtąd. Dlaczego? Możemy domyślać się, co by było, jakby został. Natychmiast chciano by go na przywódcę. Ale Jezus postanowił nie angażować się w ten ruch. Czy to nie był dobry pomysł od razu gotowe tłumy ludzi, dziesiątki tysięcy zwolenników? Jednak Jezus z jakichś powodów nie chciał się w to angażować. Odchodzi. Gdzie poszedł? Na mapie na północ do Galilei, można powiedzieć na prowincję, ale i na tej prowincji znalazł miejsce szczególne. Czytamy dalej w wersie 13, że opuścił jednak Nazaret i poszedł, osiadł w Kafarnaum nad jeziorem na pograniczu Zabulona i Neftalego, czyli nie tylko poszedł na prowincję, poszedł jeszcze bardziej na północ, na samo pogranicze z terenami pogańskimi. Kafarnaum leżało kilka kilometrów od ujścia Jordanu do Morza Galilejskiego. W górę rzeki zaczynały się już tereny pogańskie. Można powiedzieć, że wcisnął się w sam róg i tam rozpoczął swoją działalność. Jest pytanie, dlaczego Jezus tak postąpił? Kluczowe słowo jest właśnie to właśnie, usunął się. Jezus rozpoczął swoją misję w zapadłym kącie prowincji. Tu zaczyna budować coś na uboczu. Celowo oddala się od centrum. Dlaczego? Odpowiedź jest jedna. Aby skupić się na tym, co najważniejsze, by skoncentrować się na swojej misji, na swoim powołaniu, aby nie rozpraszały go inne sprawy. Może atrakcyjne, jak to w centrum, ale nie najważniejsze dla jego misji. Podobnie jak ten zwycięski kapitan w naszej historii, zagadce, celowo usunął się z centrum, od tego, co rozprasza, co atrakcyjne, ale nie najważniejsze dla celu. Usunął się poza kręgi utytułowanych żeglarzy, którzy już wszystko wiedzą. Gdy o tym opowiadam, to pewnie w każdym z was powstaje jakaś refleksja i porównanie z własnym życiem, gdy trzeba dokonywać życiowych wyborów, w którą stronę pójść, bardziej do centrum, czy bardziej na ubocze, czym się zająć, a czym się nie zajmować. Ja mam swoje wspomnienia, gdy zostawialiśmy swoje poprzednie miejsce służby w Chrzanowie. Jeden ze starszych członków tamtej wspólnoty, pamiętam tą rozmowę jakby wczoraj, jak się dowiedział, że odchodzimy, to powiedział: co to za pasterz, który zostawia owce? Całkiem prawdopodobne, że tak było w przypadku Jezusa, gdy nie chciał zająć się ruchem Jana Chrzciciela. Ktoś mógłby powiedzieć, nie ma sumienia. Zostawił tysiące ludzi bez opieki. A jednak. Ale tu nie chodzi o odchodzenie dla odchodzenia,
bo ktoś może chcieć zaczynać coś nowego, dlatego że jest nowe, jak nowy zeszyt w szkole. O, i ja zrobię coś nowego, ale nowe nie zawsze oznacza lepsze. Coś nie staje się lepsze, dlatego że jest nowe. Dlaczego tu w przypadku Jezusa nowe było lepsze? Dlaczego właśnie tutaj Jezus rozpoczął swoją misję, a nie w stolicy, tam, gdzie potrzeby krzyczały? Co dalej Mateusz pisze? Czytamy tam w 14 wersie. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza. Dlaczego Jezus rozpoczął tutaj? Bo taka była wola Boga Ojca. Taki był plan Ojca. I Bóg zapowiedział ten plan nawet 700 lat wcześniej przez proroka. Gdy 35 lat temu zastanawialiśmy się nad przeprowadzką do Bielska, szukaliśmy zamiarów Boga, jak to się mówi, szukaliśmy woli Bożej, to było kilka konkretnych kroków, jakie trzeba było wykonać, aby tą wolę Bożą odkryć, a ostatni z nich, czy na ostatni z nich był przeznaczony cały grudzień 1988, przeznaczony na to: Boże, jeżeli to nie jest Twój zamiar, poślij niepokój, a jeżeli jest to Twoim zamiarem, daj nam wewnętrzny pokój. Wiedziałem, co to jest, bo już kilkakrotnie to w życiu przechodziłem, że jak nie było coś zamiarem Boga, to posyłał wielki czasami niepokój, więc i tym razem czekałem na to znane mi poczucie niepokoju, a tu coś zupełnie przeciwnego. Im bliżej 1 stycznia 89, tym więcej pokoju, spokoju. I 3 stycznia przyjechaliśmy do Bielska szukać miejsca. Wola Boża. Nowe było lepsze, ale nie dlatego, że było nowe, lecz dlatego, że było zamiarem Boga. Powracając do tamtych wydarzeń opisanych w Ewangelii, czym się charakteryzował ten teren, na którym Jezus zaczynał? Czytamy dalej w wersie 15. Ziemia Zabulona, Neftalego, droga morska z Jordanie, Galilea pogan. A przecież mieszkali tam Żydzi. Dlaczego Galilea pogan? Widocznie byli bardzo oddaleni od Boga, mniej religijni. Galilea była prowincją także pod względem religijnym. I właśnie tutaj Jezus rozpoczął swoją działalność. Dlaczego tutaj? Dlaczego wśród takich ludzi? Bo tu można było zacząć od zera. Tu ludzie mniej myśleli, my już wiemy. My tu jesteśmy ze stolicy, my wiemy. Mniej będzie nieporozumień. Można było zacząć naprawdę od początku. Od razu mi się przypomina ten czas, gdy 35 lat temu z moją żoną poszukiwaliśmy miejsca, gdzie rozpocząć nową misję i patrzyliśmy na miasta, gdzie będzie można naprawdę zacząć od początku. Bielsko było jednym z tych miast. Nie znaliśmy tu nikogo. I gdy przybyliśmy do Bielska, Bóg postawił nas na drodze ludzi, którzy byli gotowi uczyć się od początku. Ale nie wszyscy. W naszej pierwszej grupie ujawniło się, że niektórzy mają inną postawę. My już wiemy, mamy swoją religijność. Tym osobom trudno było pomóc. Jednego z takich chłopaków zaprosiłem na indywidualne spotkania, studium biblijne. Miał wyraźny talent przywódczy i specjalnie dla niego przygotowywałem list do Galatów. Nic nie pomogło. Po kilku spotkaniach dałem spokój, bo on wiedział lepiej. Ale byli inni. Byli gotowi zacząć od zera. Można było przekazać wzór wiary.
są tutaj dzisiaj z nami i są filarami tej wspólnoty. Jezus usunął się na religijną prowincję, aby znaleźć tych, którzy będą gotowi się uczyć, chłonąć. Dalej możemy zobaczyć bardzo ciekawą rzecz, mianowicie od czego Jezus zaczął, od jakich słów, co było tą pierwszą treścią Jego nauczania, wers 17. Nawracajcie się. Jezus poszukiwał ludzi, którzy będą gotowi się nawrócić. Nawrócić, czyli oddać Bogu całe swoje życie. Przeciętny człowiek żyje dla siebie, dla swoich pragnień. Skąd pochodzą pragnienia przeciętnego człowieka? Z własnego ego, z otoczenia. Człowiek coś zobaczy i zaraz tego pragnie, chce za tym iść. Jak zobaczy u kogoś atrakcyjny styl życia, to powstają pragnienia, by mieć to samo. Chrześcijanin to ktoś, kto nawrócił się od tego, kto oddał swoje życie Chrystusowi. Teraz chce żyć nie według swoich pragnień, choćby szlachetnych. Teraz pragnienia czerpie od Boga. Niech sobie ludzie mają, co chcą i żyją, jak chcą. Niech robią ogromne kariery, albo niech kariery mają w pogardzie. Moich pragnień nie będę czerpał z otoczenia. Również nie z osobistych ambicji. Źródłem moich pragnień będzie Bóg. Pragnienia, które On we mnie zaszczepi przez wpływ Jego słów. I będzie w tym jakaś kariera, może i wielka, ale dla Boga. Będę chciał być w czymś najlepszy, ale dla Niego, dla Boga. Jezus poszukiwał ludzi, którzy będą gotowi się nawrócić, oddać Bogu swoje życie, tak jak On oddał się dla nich. Dlaczego właśnie to? Czytamy dalej w wersie 17. Albowiem bliskie jest Królestwo Niebieskie. Królestwo Niebieskie, czyli działanie Boga w człowieku, wpływ Boga na człowieku. Dlaczego więc potrzebne jest nawrócenie? Tylko wtedy Bóg będzie mógł wywrzeć wpływ, zmienić, przygotować do szczególnych dzieł. Tak jak kapitan tamtej żeglarskiej drużyny szukał ludzi, którzy będą gotowi nauczyć się wszystkiego od początku i całkowicie oddanych. Skupił się na nich i doprowadził do zwycięstwa. Jeżeli człowiek świadomie nie podda swojego życia Bogu, Bóg nie będzie się nim zajmował. I taki człowiek nie pozna Królestwa Niebieskiego, czyli nie doświadczy wpływu Boga, może tylko pozornie, może trochę emocji. Dlatego warto nawrócić się, odwrócić się od życia dla siebie, dla swoich pragnień, choćby najbardziej szlachetnych. Warto czerpać swoje pragnienia od Boga. I do tego właśnie Jezus zachęcał tamtych ludzi. Nic się nie zmienia do dzisiaj, bo wtedy zaczyna się coś naprawdę wielkiego. Bóg zaczyna budować w człowieku swoje królestwo, zaczyna zmieniać go we wspaniały sposób, jeżeli tylko na to pozwoli, jeżeli nie będzie mówił, ale ja wiem lepiej. Zobaczmy teraz konkretne przykłady, jak Jezus wzywał ludzi do nawrócenia, gdy zostawił to centrum, poszedł na prowincję w poszukiwaniu tych, którzy będą jego uczniami. Przeczytajmy drugą część fragmentu. Gdy Jezus przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci, Szymona zwanego Piotrem i brata jego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro, byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za nim.
A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za nim. Jaki plan miał Jezus dla swoich uczniów? Wers 19. Pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Miał plan, by to oni później prowadzili ludzi do pojednania z Bogiem. Ale zanim ich wyślę, trzeba ich zbudować. Potrzebują stać się innymi ludźmi. Nie są jeszcze absolutnie gotowi. Trzeba ich przygotować. Tak Jezus zamierzał zbawić świat. To była tajemnica Jego skuteczności. Można tą Jego skuteczność ująć w następujące hasło. Na pewno nie zdobędziesz świata dla Boga sam, ale zdobędziesz go na pewno ze swoimi uczniami, gdy oni powołają następnych, ci następnych. Dla Jezusa było najważniejsze to pomnażanie uczniów. Dalsze słowa pokazują też, jakich ludzi szukał. Czytamy dalej w wersie 20. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za nim. Szukał tych, którzy byliby gotowi oddać Bogu swoje życie i są, którzy są gotowi na posłuszeństwo. Tutaj potrzebujemy na chwilę się zatrzymać, bo ktoś może patrzeć z boku na to, co tu się wyrabia, że tu jakiś człowiek, czyli ja, nawołuje innych do posłuszeństwa Bogu. To pachnie jakimś sterowaniem ludźmi, mówić im, że mają być posłuszni. Czy to nie jest manipulacja? Jak to jest z tym posłuszeństwem Bogu? Potrzebujemy się temu przyjrzeć i potrzebne jest zrozumienie istoty. Gdy mówię, bądź posłuszny Bogu, odpowiedz posłuszeństwem, to trzeba uchwycić pełny kontekst, pełne znaczenie. A tym kontekstem są pewne ciekawe słowa z listu do Rzymian 14. Popatrzmy. Wszystko bowiem, co się czyni niezgodnie z przekonaniem, jest grzechem. Do posłuszeństwa, o które chodzi, potrzebne jest przekonanie. Przekonanie, że warto. Wszystko, co się czyni niezgodnie z przekonaniem, jest grzechem. Grzechem, czyli, co oznacza słowo grzech, jeśli ktoś jeszcze nie wie, oznacza chybienie celu. Jak łucznik strzela do tarczy i chybia, to właśnie zgrzeszył, chybił celu. Wszystko, co się czyni niezgodnie z przekonaniem, jest grzechem, chybieniem celu, czyli nie o takie posłuszeństwo Bogu chodzi. Jest to posłuszeństwo chybione. Potrzebne jest przekonanie. A skąd weźmie się przekonanie? Na to też jest odpowiednie światło z Bożego Słowa. Pierwszy list Piotra 2. Kto wierzy w Niego, z dużej litery tam powinno być, na pewno nie zostanie zawiedziony. Dlaczego warto być posłusznym Bogu? Bo na pewno nie zostaniesz zawiedziony, zawiedziona. Jeżeli w czymś naprawdę zaufamy Bogu, nigdy w tym czymś się nie rozczarujemy. A więc kiedykolwiek słyszymy słowo posłuszeństwo i chodzi o to posłuszeństwo, które podoba się Bogu, to potrzebujemy zawsze do Niego dołożyć słowo zaufanie. Tylko wtedy, gdy ufasz, bo jeżeli bez zaufania, że warto, to będzie grzech, chybienie celu. Jak ten genialny kapitan, który udał się na prowincję, by znaleźć tych, którzy wejdą do jego drużyny. Czy ich do czegokolwiek zmuszał? Jak obowiązek szkolny, musisz chodzić do szkoły, bo jak nie, jest na to paragraf,
Czy kapitan przyszedł i zapraszał do żeglarskiej drużyny w ten sposób: musicie wejść do tej drużyny, bo to jest wasz święty obowiązek bronić honoru czegoś tam, kogoś tam. To jest wasz obywatelski obowiązek, jak przymusowy pobór do wojska. Nie. Zamiast tego mówił: warto, bo razem możemy zdobyć Puchar Narodu. Przeżyjemy wspaniałą przygodę. Nauczycie się najlepszego żeglowania. Zdobędziecie sławę, chwałę. Poczujecie smak zwycięstwa. Kto pójdzie? Ja! Znowu coś mi się przypomina. Może rok wcześniej, zanim zaczęła się nasza przygoda z Bielskiem, na pewnym spotkaniu ludzi zajmujących się podobnymi rzeczami co ja, pewien starszy człowiek, nasz czołowy przywódca, stanął przed mapą Polski i powiedział: to są białe plamy, na których nie ma jeszcze naszego świadectwa. Kto tam pójdzie? Poczułem w sobie wielkie, poruszające pragnienie. Ja pójdę. Nie osłabło do dzisiaj. Posłuszeństwo Bogu? Tak. Z obowiązku? Nie. Z przekonania, że warto, że chcę tego, ponieważ ufam, że zamiar Boga jest najlepszy. On powiedział: kto we mnie wierzy, na pewno nie będzie zawiedziony. Jacy ludzie poszli za Jezusem jako jego uczniowie? Z religijnego obowiązku? Którzy uwierzyli, że warto. Tak to jest z tym posłuszeństwem Bogu. Posłuszeństwo, bo ufam. Zaufanie, które wyrazi się w posłuszeństwie. Te rzeczy idą ściśle ze sobą w parze. I wtedy bycie w takiej wspólnocie jak nasza jest wielką przygodą. Bo gdy stawiane są wyzwania, czasami niemałe, to zawsze jest to: zaufaj, że warto. Tego nie da się nakazać. To jest coś osobistego między człowiekiem i Bogiem. To nie są emocje. Emocje trwają 15 minut, potem już słabną. Każdy dokonuje swojego wyboru. I każdy powinien być z tym wyborem w pełni akceptowany. Każdy może pozostać na swoim stopniu oddania Bogu, na jakim chce, tak długo jak chce. A co jeżeli powstają w nas myśli: o, ten jest za mało oddany Bogu. O, tamten zajmuje się rzeczami, którymi nie powinien. Jaka jest na to odpowiedź? Jezus opowiedział przypowieść o belce w oku. To znaczy, że ty sam, czy sama, masz jeszcze większy problem. To ty masz problem i widzisz innych ludzi jako gorszych od siebie, bo na ich tle wyglądasz lepiej. Ale to jest jedna wielka ściema. To ty masz problem. Ale od dzisiaj możesz go nie mieć, gdy zawołasz do Boga: wyjmij belkę z mego oka, co mi się wydaje, że ktoś tam coś... Co za ulga, jakby z oczu opadły łuski. Jak inaczej wtedy widzimy ludzi. Nikt nic nie musi, każdy ma prawo pozostać na takim stopniu oddania, jakim chce, tak długo, jak chce. Bo posłuszeństwo to zaufanie, mieć do czegoś przekonanie. Powiedziałem na początku, że ta moja dzisiejsza prezentacja zaczęła się dla niektórych z was wcześniej, gdy poznaliście historię o żeglarzach,
razem z dzisiejszym fragmentem Ewangelii Mateusza, dzięki dzisiejszej technice. Ale tak naprawdę ta prezentacja zaczęła się jeszcze wcześniej, gdy tą historię o żeglarzach tworzyłem razem z moimi dwoma wnukami, Nikodemem i Leonem. Była to już druga zagadka tworzona z udziałem tych moich dwóch wnuków, gdy tworzyliśmy pierwszą historię kilka tygodni wcześniej. Ich przekonanie do robienia tego było, powiedzmy, takie sobie, co wyrażali w charakterystyczny dla siebie sposób, po prostu grając jednocześnie na telefonach. Nie wykonałem najmniejszego gestu ani grymasu, by ich do czegoś przymusić, czy nie wypada odłożyć telefony, bo nie interesowało mnie w najmniejszym stopniu w tym przypadku takie posłuszeństwo, że coś wypada, że nie chcę, ale muszę, bo dziadek coś mówi, no to wypada go słuchać. Nie takie posłuszeństwo byłoby dla mnie sukcesem. Ale za drugim razem było już zupełnie inaczej. Bo zaczęło rodzić się jakieś zaufanie, że warto. Ale a dlaczego warto? Dlaczego w ogóle warto zajmować się Bogiem? Myśleć o Nim. List do Hebrajczyków 11. Bóg wynagradza tych, którzy Go szukają. Dlaczego warto? Bo Bóg obiecał, że zainteresowanie Nim to lepsze życie. Nic nie musisz, bo jak musisz, to chybiasz celu, jest jeszcze gorzej. Bóg nie lubi takiego posłuszeństwa, tylko dlatego, że ufasz, takie posłuszeństwo lubi. I tak zaczął powstawać motyw kapitana zwycięskiej żeglarskiej drużyny. Tak zaczęła się dla niektórych ta dzisiejsza prezentacja. A przedwczoraj zaczęła się któraś kolejna, pewnie ta za dwa tygodnie do tej prezentacji, która wtedy będzie, jak jeszcze nasz świat się będzie dalej kręcił. I gdy, no właśnie zaczęła się parę dni temu, gdy z jedną z moich wnuczek siedzieliśmy sobie w cukierni i rozmawialiśmy o pewnych słowach z Biblii, jak stworzyć do nich historię, zagadkę. I to była wielka przyjemność patrzeć, jak ktoś wręcz wyprzedza mnie i zaczyna tworzyć historię. To świadczy o tym, że jest przekonanie, że warto, że ktoś chce. Wkrótce premiera tej historii, zdradzę tylko, że będzie o koniach. Tylko takie posłuszeństwo przynosi chwałę Bogu, gdy wynika z czegoś bardzo osobistego i głębokiego, wynika z zaufania. No i wielkim poligonem, można powiedzieć tyglem, w jakim tego podejścia się uczymy, jest nasza wspólnota, gdzie mamy okazję angażować się w coś, dlatego, że jesteśmy przekonani, że ufamy, że warto, a nie dlatego, że musimy. Właśnie jak ci żeglarze z historii zagadki. I to są naprawdę zwycięskie drużyny. Tyle zwycięstw już za nami. Jak na to patrzę, to ja też jestem speechless, jak ci dziennikarze w historii o zagadkach zaniemówili, jak choćby wczorajsze spotkanie dla pań w Krakowie, które panie przygotowują raz do roku o tej porze w Krakowie z okazji Dnia Kobiet, już po raz trzeci. Ilu gości przybyło tam z Krakowa? Jaka to była wspaniała okazja do chrześcijańskiego świadectwa? Jak wielu z was się w to zaangażowało? Jak to widzę, to I am speechless, zaniemówiam. Myślałem, jak to będzie czas teraźniejszy, trzeba stworzyć nowe słowo.
Zwycięskie drużyny, całkowicie dzięki Bogu i dla Niego za to chwała, jest duch w narodzie, ale dla kogoś patrzącego z boku, czy tu ktoś kogoś przypadkiem do czegoś nie zmusza? To ja też będę tak musiał, czy musiała? Powiem tak. Jeżeli ufasz, zaangażuj się. Jeżeli nie masz przekonania, że warto, nie angażuj się. Nie ma tu żadnego obowiązku. Rozwiązaniem wszelkich napięć w tym temacie, w tym problemie jest dobre zrozumienie, czym jest posłuszeństwo, o które Bogu chodzi. Więc za każdym razem, gdy przyjdą wątpliwości, czy tu aby ktoś kogoś do czegoś nie zmusza, a może manipuluje, to jest dzisiaj taka modna szufladka z napisem manipulacja, do której się skwapliwie wkłada wszystko to, co jest niezrozumiałe. Lepiej jest zrozumieć. Jezus powiedział do rybaków, przyszłych uczniów, pójdźcie za mną. Jakież było ich posłuszeństwo. Ale Jezus zmuszał ludzi, ale nimi manipulował. Zobaczcie, zostawili wszystko i poszli za Nim. Zostawili swoje wspaniałe życie, pracę i poszli na tułaczkę. Zostawili Ojca. Inny ewangelista jeszcze pisze z najemnikami, a więc zostawili rodzinne przedsiębiorstwo. Co za manipulacja. Ale gdy zaczynamy rozumieć zaufanie, jeżeli jest autentyczne, zawsze wyrazi się w posłuszeństwie. Wtedy wszystko zaczyna do siebie pasować. Wielkie zaufanie, wielkie posłuszeństwo i wspaniały finał. Bo kto w Niego wierzy, nigdy nie będzie zawiedziony. Jedna ze wspaniałych, bożych, życiowych zasad, której warto się nauczyć. Patrzyliśmy dzisiaj na sekrety skuteczności Jezusa, a wśród nich na pewno uderzył nas szczególny motyw. Jezus udał się na prowincję. Więc i ja, co zrobię? Idę na prowincję. Tylko trzeba to dobrze zrozumieć. Będę człowiekiem z prowincji. W tym znaczeniu, że gotowym uczyć się, gotowym być uczniem, gotowym też skupić się na tym, co najważniejsze, na budowaniu uczniów, tajemnice skuteczności według Jezusa.